Na to nie ma szczepionki. Plan Timmermansa. Komisja Europejska przyjęła nową strategię klimatyczną. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans przedstawił nową strategię klimatyczną. Kładzie ona nacisk na działania adaptacyjne, jakie, według planu KE, powinno podjąć jak najwięcej ludzi. Pandemia COVID-19 wyraźnie pokazała, że niewystarczające przygotowanie może mieć poważne konsekwencje. Nie ma szczepionki przeciwko kryzysowi klimatycznemu, ale nadal możemy z nim walczyć i przygotować się na jego nieuniknione skutki. Skutki zmiany klimatu są już odczuwalne zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią. Nowa strategia przystosowania się do zmiany klimatu umożliwia nam przyspieszenie i zwiększenie skali przygotowań. Jeżeli przygotujemy się teraz, mamy jeszcze szansę zbudować odporność na zmianę klimatu w przyszłości, przekonywał Timmermans. Wśród konsekwencji zmian klimatycznych, które zdaniem KE są nieuniknione, wymienia ona fale śmiercionośnych upałów, niszczycielskie susze, zniszczone lasy wybrzeża. W oparciu o strategię przystosowania się do zmian klimatu z 2013 roku, celem dzisiejszych wniosków jest przesunięcie punktu ciężkości ze zrozumienia problemu na opracowywanie rozwiązań oraz przejście od planowania do wdrażania, podsumowuje nową strategię Komisja. Uzasadniając konieczność wprowadzenia nowej unijnej strategii, KE argumentuje, że poprzedni plan działań, choć został pozytywnie oceniony 2 lata temu, wymagał pogłębienia i rozszerzenia działań przystosowawczych, to jest zwiększenia jednolitości i dostępności danych, wypełnienia luki w zakresie ochrony klimatu związanej z nieubezpieczonymi stratami gospodarczymi oraz zwiększenia finansowania na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu. Nowe działania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu muszą angażować wszystkie grupy społeczne i wszystkie szczeble sprawowania rządów w Unii Europejskiej i poza nią. Działania adaptacyjne muszą opierać się na solidnych danych i narzędziach oceny ryzyka, do których dostęp będą mieli wszyscy, od rodzin kupujących, budujących i remontujących domy po przedsiębiorstwa w regionach przybrzeżnych i rolników planujących uprawy, czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej KE.